Siema. Siema, witam was bardzo serdecznie, jestem Sharking i ogólnie dzisiaj otworzymy sobie kolejne cztery skrzynki w PUBG. Jednocześnie chciałbym się też odnieść z lekka do akcji, jaka się dzieje aktualnie na polskim YouTubie, co jest dla mnie totalną masakrą. Mój mózg troszeczkę tego nie potrafi ogarnąć ze względu na to, że większość tych osób, która jest oskarżana i w dodatku słusznie oskarżana, była moimi idolami w pewnym sensie za dzieciaka. Wychowałem się, można powiedzieć, na nich i trochę mnie to smuci, ale pierdolić to, ważne są skrzyneczki w PUBG, nasze piękne kontrabandy. No to otworzymy sobie dzisiaj jedną Atlantydę i resztę wpierdolimy w Valhallę. Co tam mamy? Do kurwy nędzy. No, to tak. Pierwszy skin na dziś, sierp jakiś chujowy. Dobra, pierdolić to, idziemy na Valhallę. A więc, no to jest tak chora sytuacja, tak chora akcja z tymi youtuberami, co się odwala, że naprawdę ja tego nie mogę zrozumieć. Jakby, ja rozumiem... Ohoho. Nie no, chuj w dupę, dobra. Ale tak jak już mówiłem, pojebana sytuacja, nie rozumiem tego, jestem jeszcze w dodatku chory. I troszkę tak, może nie przytłoczyło, ale tak trochę dziwnie się z tym czuję, że coś odwaliło. Więc ja nie wiem, jak to nawet powiedzieć, kurde. Mam, że nie za ciekawa sytuacja. Dużo osób będzie puszczona z dymem, nie? Więc będzie bardzo ciekawa sytuacja na polskim YouTubie. Większość osób najprawdopodobniej już po prostu zniknie z polskiego YouTuba. Albo może nie zniknie, a bardziej zostanie wygaszona na jakiś czas. Po prostu dla niektórych nie będą istnieć. Ale na pewno będzie pełno osób, które nadal będą ich popierać i nadal będą chcieli ich oglądać albo interesować się ich życiem. Więc nie przejmujmy się, żyjemy w takich czasach, że musimy po prostu iść naprzód. Nie ma możliwości, żebyśmy stali w miejscu. Człowiek nie jest do tego stworzony. Człowiek jest stworzony do tego, żeby nadal przejść naprzód. Więc trzymajcie się. To byłem tylko ja z kolejnym openingiem skrzyneczek w PUBG-u, PUBG. PUBG-u. Player Unknown Battleground. Trzymajcie się. Cześć.